Zmarła zakażona pielęgniarka. Miała 52 lata. Szczecinek. Zmarła chora na COVID-19 pielęgniarka. Zmarła 52-letnia pielęgniarka ze szpitala w Szczecinku, województwo zachodniopomorskie. Kobieta chorowała na COVID-19, poinformował w sobotę 7 listopada w mediach społecznościowych Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Zmarła 6 listopada 2020 roku w wieku 52 lat z powodu zakażenia COVID-19. Składamy szczere kondolencje dla rodziny i koleżanek z pracy, napisał Zarząd Krajowy OSPiP na Facebooku. Według opublikowanych przez OSPiP informacji od 29 października z powodu zakażenia koronawirusem zmarły jeszcze 3 inne pielęgniarki pracujące w placówkach, w których są struktury związku. Wcześniej OSPiP, podając dane na dzień 27 października, informował, iż od początku pandemii walkę o życie przegrało 6 pielęgniarek, zakażonych było 4861 pielęgniarek i położnych, 2201 przebywało na kwarantannę, hospitalizacji wymagało 50, w tym 6 w ciężkim stanie. Nadzorem epidemiologicznym objętych było 11 pielęgniarek i położnych. W izolatoriach przebywało ich 87, a w izolacji domowej 89. Opublikowane dane sporządzone zostały na podstawie informacji z placówek objętych działaniem OSPiP.